Olsztynie. No cóż, to politycy chwalą się tym, że przemierzają Polskę. Przecież ja się nie chwalę, ja ciężko pracuję. Dlatego to są kolejne moje spotkania i wizyty poszczególnych zarządach regionów. Przez swoją dwuletnią kadencję faktycznie zwiedziłem wszystkie regiony i to nie tylko raz, bo tutaj w Olsztynie jestem też. Drugi raz na spotkaniach dla mnie jest bardzo ważne wysłuchiwać to, co dzieje się w związku poprzez moich najbliższych współpracowników, czy to członków prezydium, czy to komisję krajową, ale też bardzo ważne dla mnie spotykać się z członkami związku, faktycznie wsłuchać się w ich głosy, bo my możemy jako działacze związkowi tego szczebla najwyższego i robimy to, prowadzimy związek, nam się przynajmniej wydaje, w odpowiednim kierunku, a może się okazać, że trzeba, że tak powiem, pewne sprawy, pewne rzeczy zweryfikować, dlatego że na kolejnych spotkaniach powtarzają się te same sugestie, te same pytania, aby związek zawodowy próbował iść w innym kierunku. Jeszcze po kraju, ostatnio, tak jak mówię, Mielec, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, Kielce, Ostrów Świętokrzyski. Także tych spotkań naprawdę jest bardzo dużo i potwierdza się na tych spotkaniach wszystko to, o czym Związek Zawodowy Solidarność i ja staram się mówić na kolejnych spotkaniach. Dzisiaj Związek Zawodowy Solidarność jest, że tak powiem, w dużej akcji związkowej. Po raz pierwszy chyba od 30 lat, po raz pierwszy robimy, a może i dłużej, robimy referendum. Zbieramy też w zakładach pracy, bo cały czas jesteśmy też w drugiej akcji dotyczącej zbierania miliona podpisów pod unijnym referendum dotyczącym słynnego pakietu klimatycznego, który rząd zaniedbał. Możemy stracić, że tak powiem, ponad 400 tysięcy miejsc pracy w Polsce, a mało tego, energia może wzrosnąć około 40%. To jest skandal, to kolejny rząd zaniedbał i w tej chwili wspólnie Solidarną Polską, bo faktycznie oni też byli tego inicjatorem. Staramy się, aby zebrać te podpisy do lipca i żeby była ta inicjatywa weszła w 7 kolejnych krajach Unii Europejskiej, zebrać milion podpisów. I to jest dla nas bardzo ważne, dlatego nie robimy tutaj jakichś wyrywkowych, że tak powiem, sondażowych badań, że będą na bieżąco dosyłać do Komisji Krajowej. Będą końcowe protokoły, daliśmy sobie czas 15-16 czerwca, tak żeby przed kolejną Komisją Krajową, bo to już jest taki ostatni moment, żeby podjąć konkretne decyzje. Nie? Idziemy wtedy w spór zbiorowy i przygotowujemy się do takiego strajku solidarnościowego, jak był na Śląsku, bo to też trzeba rozpocząć wtedy już normalną procedurę, bo my sobie nie możemy pozwolić na to, jeżeli faktycznie członkowie związku pójdą w strajk generalny, że prawnie nie dopieścimy tego w taki sposób, bo musimy to zrobić, bo nie możemy pozwolić na to, że jakikolwiek członek związku lub pracownik, który weźmie udział w strajku, poniesie tego negatywne konsekwencje, jeżeli chodzi o zwolnienie z artykułu 52 i tak dalej. A jeżeli będzie to w większości, że ma być to akcja protestacyjna, no to my wiemy, co mamy robić. Wyznaczamy na pewno po tej komisji kraju, jeżeli tak będzie w tym kierunku, to będzie wyznaczona data, którą się trzeba przygotować na ostro. Ja tutaj naprawdę nie żartuję i nie mówię o tym, że to będzie akcja w Warszawie, która będzie, nie wiem, odbywała się w taki sposób standardowy jak zawsze, że przyjeżdżamy, wystąpienie przewodniczącego, gwizdy, oklaski, jakieś transparenty i koniec. Jedziemy do domu. Nie, szanowni państwo, my nie wyjedziemy z Warszawy, dopóki nie uzyskamy swojego. Ja nie żartuję, ja słownie rzucam na wiarę. Mnie państwo, które poznali, to ja jestem konsekwentny. I koniec, że tak powiem, caskania się z tym rządem.